Cześć, Agata Kępa, kanał Lub Bezpośrednio. Dzisiaj na kanał zaprosiłam Daniela Jabłońskiego. Bardzo miło mi Cię tutaj gościć. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zupełnie innej propozycji demokracji. Myślę, że spora część z Was się z nią nigdy nie spotkała. Jest to demokracja pryncypialna i jest to autorski pomysł właśnie Daniela. Zwykle, jak myślimy o demokracji, no to te przymiotniki czy połączenia, które nam przychodzą do głowy, no to przecież demokracja liberalna, bezpośrednia, parlamentarna, przedstawicielska i masa, masa innych. Dlaczego w takim razie demokracja pryncypialna? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że odmian demokracji na świecie jest wiele i samo słowo demokracja często jest nadużywane. W naszym kręgu kulturowym uważa się, że demokracja to Ameryka, a Rosja to dyktatura. A jak się okazuje, to zarówno w USA, jak i w Rosji oficjalnie panuje ustrój demokratyczny. Tyleż o tej rosyjskiej wersji demokracji w najlepszym wypadku mówi się, że jest słabo rozwinięta. Natomiast Hollywood wprogramowało w nas, że ta amerykańska wersja demokracji jest niemal synonimem wolności. Z kolei na naszym polskim podwórku demokracja kończy się na głosowaniu wyborczym, w którym obywatele mogą sobie wybrać spośród kandydatów wpisanych na listę wyborczą przez prezesa partii, który z nich będzie sprawował nad nami władzę i decydował o naszym życiu. Moim zdaniem niewiele ma to wspólnego z demokracją, a biorąc pod uwagę spółki Skarbu Państwa i wszelkie frukty płynące z tego tak zwanego dorwania się do żłoba, to ustrój w Polsce nie powinien nazywać się demokracją, a raczej Elekcyjnym feudalizmem partyjnym. Proponowana przeze mnie demokracja pryncypialna jest ustrojem komplementarnym, który za pomocą cyfrowych narzędzi oferuje obywatelom możliwość wyrażenia swojej woli, a także pozwala im na kontrolowanie i dyscyplinowanie polityków przez cały okres trwania ich kadencji. Ustrój ten tworzy jedynie ramy systemu, które nie narzucają jakiejkolwiek ideologii czy filozofii, tylko oddają obywatelom wpływ na współtworzenia prawa w Polsce. Demokracja pryncypialna zawiera w sobie elementy demokracji bezpośredniej, demokracji pośrednio przedstawicielskiej, demokracji płynnej, a także elementy systemu prezydenckiego. Najważniejszą cechą demokracji pryncypialnej jest to, że tworzenie prawa ulega całkowitej zmianie. I odbywa się to właśnie dzięki pryncypiom, które są podkreślone w nazwie tego ustroju. I żeby wszyscy dobrze zrozumieli, to te pryncypia są takimi założeniami wytycznymi, które mają posłużyć do stworzenia dopiero na ich podstawie projektu ustawy. Więc projekty ustaw nie są już pisane przez polityków, a ich zadaniem jest jedynie nakreślenie wytycznych do ustaw. Wyglądałoby to tak, że najpierw w Sejmie przedstawiany byłby postulat, nad którym odbywa się Sejmowa debata pryncypialna, w której to politycy mogą zaproponować pryncypia i zagłosować za nimi. Następnie odbywają się społeczne konsultacje pryncypialne, podczas których obywatele mogą wpłynąć na ustanowioną przez posłów hierarchię pryncypiów. I dopiero na ich podstawie byłby tworzony projekt ustawy przez powołany do tego celu Trybunał Koronny. Efekt tego byłby taki, że obywatele mogliby wpłynąć na kształt tworzonych ustaw i współtworzyć nowe prawa, kontrolując przy tym polityków, aby nowe ustawy były zgodne przede wszystkim z interesem obywateli, a nie z interesem partii. Dzięki takiemu procesowi tworzenia prawa nie byłoby już więcej sytuacji, że partie mogłyby pisać na kolanie projekty ustaw, które potem późną mocą przegłosowują w Sejmie. Również nie byłoby już więcej tzw. tematów zastępczych, jak na przykład sprawa aborcji czy związków partnerskich. Bo gdyby już była procedowana taka kwestia w Sejmie, to nie mielibyśmy do czynienia z projektami skrajnie prawicowymi czy skrajnie lewicowymi, tylko sami moglibyśmy sobie określić pryncypia w szczegółach. I w ten sposób moglibyśmy mieć sprawę załatwioną raz na bardzo długi czas. Więc skończyłoby się polityką wykorzystywanie kwestii światopoglądowych, aby odwrócić naszą uwagę od tego, co akurat jest przepychane w Sejmie, albo aby przykryć medialnie jakąś aferę. Demokracja pryncypialna także świetnie zabezpieczyłaby nasze państwo przed obcymi wpływami, bo lobbyści globalnego kompleksu korporacyjno-finansowego. Nie mogliby nakłaniać polityków do tworzenia ustaw i przepisów, które służą korporacyjnym interesom, a szkodzą interesowi całego państwa i wszystkim Polakom. Tu wystarczy przypomnieć wiceprezydenta USA, który przyjechał do Polski w 2019 roku i na konferencji ogłosił, że podatku dla amerykańskich korporacji w Polsce nie będzie. Albo drugi przykład ustawa o IPN, która zabroniała Żydom szkalować Polaków, którą później politycy z Polski jeździli do Wiednia uzgadniać w placówce Mosadu, bo ta polska ustawa nie podobała się Izraelowi. Za pomocą demokracji pryncypialnej moglibyśmy dosłownie każde zagadnienie poddać debacie publicznej, określić pryncypia i drogą demokratycznego głosowania obywateli, moglibyśmy wspólnie sobie zdecydować, jak ma wyglądać taka ustawa w szczegółach. Po prostu wszelkie tworzone nam prawa byłoby odzwierciedleniem woli obywateli, a nie jakichś ideologicznych wyobrażeń, interesów partyjnych, czy też grup interesów, które są wrogie polskiej racji stanu. Dziękuję za przybliżenie demokracji pryncypialnej w skrócie. My oczywiście zaraz będziemy przechodzić do bardziej szczegółowych pytań, chociaż też trudno opowiedzieć o innym ustroju tylko w jednej rozmowie. To, co zauważyłam w projekcie podczas czytania, to duża rola nowoczesnych technologii i cyfryzacji. Pojawia się między innymi takie narzędzie jak cyfrowa aplikacja demokratyczna, która miałaby ułatwić zarządzanie państwem nie tylko władzy, ale przede wszystkim partycypowanie obywatelom i obywatelkom. Jak działałyby te nowoczesne technologie, jak cyfryzacja wpływałaby pozytywnie na zarządzanie państwem w demokracji pryncypialnej. Cała interakcja obywateli odbywa się za pomocą wirtualnego podpisu i technologii blockchain w ramach cyfrowej aplikacji demokratycznej. Fundamentem działania tej aplikacji są lokalne inicjatywy społeczne, wokół których obywatele mogliby się skupić poprzez tworzenie własnych inicjatyw i zbieranie poparcia społecznego za nimi. W ten sposób obywatele nie musieliby zapisywać się do żadnej partii czy jakiejkolwiek organizacji, aby móc coś zmienić. Tylko sami w nieskrępowany sposób mogliby wykazać się swoją inicjatywą. Bo często jest tak, że ludzie mają świetne pomysły, ale przez to, że nie chcą się angażować w politykę, to nie mogą z tym nic sami zrobić. Natomiast wszelkie już istniejące organizacje polityczne, ruchy społeczne, czy też aktywiści i lokalni działacze również mieliby znacznie ułatwioną pracę. Bo dzięki takiej aplikacji mogliby dużo łatwiej zebrać poparcie pod własnymi inicjatywami lub wesprzeć inne już istniejące inicjatywy, z którymi sami się zgadzają. Dzięki temu wszyscy by na tym skorzystali, bo znacznie łatwiej byłoby realizować pomysły na poprawę naszej rzeczywistości. Oprócz tego, że wzmocniłoby to obywatelskie ruchy społeczne i lokalnych działaczy, to także zaktywizowałoby to całą masę nowych ludzi, którzy w końcu by dostrzegli, że ich działanie ma sens i że naprawdę mogą coś zmienić. Jestem o tym przekonany, że to by odblokowało w ludziach potężny potencjał, który przez obecny system jest po prostu tłumiony i blokowany. W ramach tej aplikacji zostaliby dopuszczeni do debaty publicznej także profesorowie, naukowcy, eksperci i specjaliści różnych dziedzin, aby doradzać obywatelom i przedstawiać naukowy i fachowy punkt widzenia nad głosowanymi kwestiami. To by jednocześnie spełniało ogromny czynnik edukacyjny, i wskutek tego obywatele mogliby świadomie podejmować samodzielne decyzje, gdyby tylko chcieli się zaangażować i włączyć w życie polityczne. Cały ten proces tworzenia inicjatyw i społecznej kooperacji doprowadziłby do wykształcenia całkowicie nowej klasy politycznej, złożonej z ludzi kompetentnych i takich, którzy dbają przede wszystkim o nasz wspólny interes, a nie o ideologię czy o światopoglądy, które mają za zadanie jedynie nas dzielić. Oprócz tego, taka cyfrowa aplikacja demokratyczna sprawiłaby, że nie byłoby już więcej potrzeby organizowania protestów czy demonstracji ulicznych, bo wystarczyłoby, że obywatel wyciągnąłby telefon z kieszeni i w ten sposób wyraził swoje poparcie lub niezgodę na działania i podejmowane decyzje przez polityków. Ta cyfrowa aplikacja demokratyczna może sprawić, że obywatele sami będą mogli w ramach obecnego systemu doprowadzić do jego zmiany. Jest to proces, który zajmie chwilę, ale jest on przede wszystkim skuteczny. Bo te nasze inicjatywy społeczne przerodziłbyś się tak naprawdę w obywatelski pakiet reform. I im dłużej obecni politycy nie chcieliby pozwolić obywatelom współrządzić naszym krajem, tym my bylibyśmy coraz lepiej przygotowani do odebrania im władzy. Mało tego, w ramach tej aplikacji moglibyśmy podjąć nawet pracę nad nową obywatelską konstytucją i wspólnie stworzyć taki ustrój, aby ta nasza demokracja w końcu odzwierciedlała i zabezpieczała przede wszystkim interes obywateli. Teraz tak naprawdę od innej strony, bo chciałam się zapytać od strony ustroju. Myślę, że jeśli zwykle myślimy o demokracji, to przychodzi nam do głowy trójpodział władzy Montesquiusza, czyli podział władzy na władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą, chociaż wiemy, że te władze też lubią się przeplatać i czasami mieszać. Jeśli myślimy o większej liczbie władzy, no to tradycyjnie jest to ta czwarta władza, czyli media, ale w Twojej propozycji byłyby cztery władze i tą czwartą władzą wcale nie byłyby media, a obywatele. No i tutaj to też jest dla mnie bardzo ciekawa. Ciekawy element tej demokracji pryncypialnej, jak właśnie obywatele mogliby współrządzić państwem, sprawując tą funkcję kontrolną, jak ona by wyglądała. Niestety, zarówno media, jak i obecny system polityczny bazuje na dualistycznym podziale, opartym na manipulacji naszymi emocjami. Już do tego przywykliśmy, ale tak naprawdę poważna polityka nie powinna zajmować się światopoglądami i ideologią. To wszystko obecnie jest odwrócone do góry nogami. Bo polityka krajowa powinna wyemanować od dołu, z regionów całej Polski na podstawie potrzeb i tego, co obywatele oczekują. I dopiero na poziomie parlamentu powinien być wypracowany konsensus przez posłów, którzy reprezentują interes wyborców z ich własnego okręgu. A obecnie mamy sytuację, że partie mają swoją wizję naszego życia i według niej wprowadzają nam prawa, do których wszyscy Polacy muszą się dostosować. Cały ten system jest tak skonstruowany, że najważniejsze że są partie centralne, które rozpościerają swoje macki na cały kraj. A to, że interes partii stoi ponad interesem Polski i wszystkich Polaków, można chociażby zauważyć po tym, że nawet jeśli partia opozycyjna do rządzącej zaproponuje coś dobrego, to jest to blokowane tylko i wyłącznie dlatego, że partia rządząca w swoim własnym interesie nie może pozwolić na to, aby ich konkurenci polityczni uchwalili coś dobrego dla Polaków. Ten system jest po prostu zgniły i zepsuty. Bo politycy powinni służyć nam, a nie my im. Oni powinni dla nas pracować i robić to, czego my od nich oczekujemy, a nie walczyć pomiędzy sobą o to, która partyjna ideologia powinna dominować i rządzić krajem. Da się zakończyć tę dualistyczną wojenkę partyjną, i to właśnie umożliwia demokracja pryncypialna poprzez skupienie polityki wokół inicjatyw społecznych, które mają swój początek oddolnie i na podstawie poparcia społecznego w końcu trafiają do Sejmu. W demokracji pryncypialnej miejsce partii zajmują obywatelskie stowarzyszenia, które same organizują inicjatywy obywatelskie albo wspierają inne już istniejące. A posłowie mogą im w tym pomóc, aby te ich inicjatywy jak najszybciej uzyskały poparcie społeczne, które pozwoli im na procedowanie tych inicjatyw w Sejmie. Taki sposób robienia polityki przynosi same korzyści i eliminuje większość patologii, które dziś mamy. Bo posłowie zamiast realizowania interesu partii mogliby współpracować z obywatelskimi stowarzyszeniami i w ten sposób realizować interesy społeczne. A już podczas procedowania inicjatyw w Sejmie w trakcie trwania społecznych konsultacji pryncypialnych za pomocą tej cyfrowej aplikacji demokratycznej doradzać obywatelom mogłyby wszelkie autorytety naukowe i specjaliści. Dzięki temu w debacie publicznej mielibyśmy coś więcej niż tylko pyskówki polityków. Więc samo dopuszczenie niezależnych autorytetów do głosu Sprawi, że ludzie będą mieli szansę na to, aby samemu sobie wyrobić zdanie i samodzielnie się zaangażować i zagłosować za pryncypiami, gdyby taka była ich wola. Dzięki temu debata publiczna także będzie musiała zmienić swoje oblicze. Bo w zamian emocji i wyobrażeń pojawią się argumenty i logika. Wtedy będzie widać jak na dłoni, którzy z posłów nie służą swoim wyborcom, kto z nich ma jakąś ukrytą agendę, a kto realizuje interesy globalnego korpo kompleksu. Więc wtedy obywatele z łatwością będą mogli takiego posła zdyscyplinować, bo w ramach demokracji pryncypialnej, wybrani politycy za pomocą poparcia politycznego, jakie otrzymali w wyborach, są przez cały okres trwania ich kadencji związani z wolą ich własnych wyborców, którzy na nich zagłosowali. Działa to w taki sposób, że po wyborach do parlamentu w cyfrowej aplikacji demokratycznej głos poparcia obywatela jest przypisany do profilu posła, na którego obywatel zagłosował. Natomiast jeśli obywatel byłby niezadowolony z postępowania reprezentanta swojej woli, to może on swoje poparcie mu odebrać. A gdyby zrobiło tak 67% wyborców tego posła, to taki poseł automatycznie traci swój mandat poselski. Więc obywatele sami mogą usunąć posła, gdyby tylko stwierdzili, że zostali przez niego oszukani w wyborach. Ponadto, gdyby swoje poparcie polityczne odebrało 67% wszystkich wyborców biorących udział w ostatnich wyborach, to obywatele mogą z własnej woli rozwiązać cały Sejm i doprowadzić do przedterminowych wyborów. Więc posłowie musieliby przez cały czas trwania swojej kadencji mieć na uwadze zdanie i wolę wyborców z ich własnego okręgu. Dzięki temu skończyłyby się puste obietnice wyborcze i posłowie musieliby wrócić do korzeni pełnionej przez nich funkcji czyli do bycia posłańcem woli obywateli z okręgu, których do tego Sejmu wysłał. Samo istnienie mechanizmów i narzędzi pozwalających obywatelom zareagować na decyzje polityków, włącznie z odwołaniem ich ze stanowiska, sprawia, że politycy są pod stałym nadzorem i kontrolą obywateli. Sam ten fakt spowoduje, że posłowie będą musieli dużo bardziej interesować się zdaniem ich własnych wyborców i to ich woli będą musieli być wierni, a nie jakiemuś prezesowi partii. Jedną z głównych zmian w demokracji pryncypialnej byłby ustrój, no i widzimy to nie tylko na przykładzie władzy, która by była podzielona na cztery, a nie trójpodział władzy, jak to zwykle obowiązuje. Jak wyglądałby w takim razie w ogóle ten ustrój? Jak ta władza byłaby stanowiona i jak właśnie przebiegałaby procedura legislacyjna? W demokracji pryncypialnej, oprócz tego, że jest zastosowany czwór podział władzy, to jej struktura jest wyraźnie od siebie oddzielona. W związku z elementami systemu prezydenckiego, ministerstwa są pod nadzorem głowy państwa, która w tym projekcie jest tytułowana jako Princeps. I od razu śpieszę wytłumaczyć, dlaczego nie prezydenta, a właśnie Princeps, bo wiem, że to słowo wieki temu już wyszło z powszechnego użycia i obecnie brzmi ono dość egzotycznie. Nazwanie głowy państwa princepsem jest z mojej strony celowym zabiegiem, aby podkreślić różnicę w pojmowaniu tego stanowiska. Bo gdybym użył innej nazwy jak prezydent, premier czy kanclerz, to takie stanowisko przez osobę zapoznającą się z tym projektem byłoby wręcz mechanicznie interpretowane przez pryzmat wyobrażenia, jakie ludzie mają o, o konkretnym stanowisku. Jeśli chodzi o rys historyczny, to tytuł Princepsa był już używany w starożytnym Rzymie i był wprowadzony przez Oktawiana Augusta, a oznaczał tyle, co pierwszy obywatel republiki. Natomiast w czasach Polski Piastowskiej tytuł Princepsa Polski także funkcjonował od XI do XIII wieku i przysługiwał książędom zwierzchnim, więc co by nie było, to tytuł Princepsa jest również zakorzeniony w początkach istnienia państwa polskiego. W demokracji pryncypialnej, Princeps ma połączone kompetencje prezydenta i premiera. Osobiście mianuje on ministrów, którzy odpowiadają bezpośrednio przed nim, aby ten mógł sprawnie zarządzać krajem, za który jest odpowiedzialny. Natomiast każda osoba powołana przez Princepsa na funkcje publiczne może zostać odwołana przez posłów, jeśli posłowie w wotum nieufności głosowaliby zgodnie z sobą w 67%. Ministerstwa pod nadzorem Princepsa mają spełniać funkcję administracyjno-zarządzającą. A nie być elementem kształtowania ustaw. Oczywiście mogą w tym procesie uczestniczyć i doradzać, ale władza ustawodawcza należy do posłów, których wybory i decyzje są z kolei pod nadzorem obywateli. W demokracji pryncypialnej jest również zakaz piastowania dwóch funkcji publicznych jednocześnie i nie ma takiej możliwości, aby poseł był również ministrem. Więc granica pomiędzy władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą jest wyraźnie wyznaczona. Dzięki temu w demokracji pryncypialnej nie istnieje podział na grupę trzymającą władzę i opozycję, więc wszyscy posłowie na równi pracują dla obywateli. Rozłożenie decyzyjności przy rozstrzyganiu, czy dany projekt ustawy ma zostać przyjęty, czy odrzucony, współzależy od princepsa posłów i obywateli. Odbywa się to za pomocą podziału inicjatywy ustawodawczej na cztery tryby: tryb zwykły, tryb pilny, tryb obywatelski. Oraz tryb referendalny. W trybie zwykłym wpływ na kształt i decyzyjność prowadzenia danej ustawy jest współzależny od princepsa, posłów i obywateli. W trybie pilnym wpływ na kształt i decyzyjność prowadzenia danej ustawy jest zależny od princepsa i od posłów. Społeczne konsultacje pryncypialne są pominięte, ale obywatele mogą ustawę uchwaloną w trybie pilnym zawetować i skierować do procedowania w trybie referendalnym. W trybie obywatelskim wpływ na kształt i decyzyjność wprowadzenia danej ustawy jest zależny głównie od obywateli. Inicjatywa ustawodawcza w trybie obywatelskim nie może zostać odrzucona ani przez parlament, ani przez princepsa. Odbywa się co 6 miesięcy i przy jego użyciu są procedowane inicjatywy ustawodawcze, które zostały przeniesione z powodu wysokiej frekwencji obywateli podczas społecznych konsultacji pryncypialnych. Przeniesione z powodu zbyt niskiej frekwencji posłów podczas głosowania w finalnym czytaniu za przyjęciem bądź odrzuceniem danego projektu ustawy, przeniesione wskutek weta obywatelskiego w odpowiedzi na odrzucenie projektu ustawy przez Sejm oraz lokalne inicjatywy społeczne, które uzyskały poparcie 10% posłów. W trybie referendalnym wpływ na decyzyjność wprowadzenia danej ustawy jest zależny od obywateli i od Princepsa. Odbywa się co 6 miesięcy i przy jego użyciu są procedowane inicjatywy ustawodawcze, które zostały zaproponowane przez princepsa, zawetowane przez obywateli, przeniesione do procedowania w trybie referendalnym z woli posłów, senatorów lub princepsa. Ważną częścią ustroju jest ordynacja wyborcza. My się teraz w Polsce zbliżamy do wyborów parlamentarnych, więc. Ta ordynacja wyborcza po raz kolejny wchodzi do dyskursu na tapet i wiele, wiele osób zaczyna interesować. W demokracji pryncypialnej byłyby pewne podobieństwa, jak jowy do Senatu, które teraz mamy, ale zmieniłby się sposób wybierania do Sejmu. Jak wyglądałaby ordynacja wyborcza w demokracji pryncypialnej, skąd w ogóle pomysł na takie zmiany? No i chyba należy zacząć od tego, gdzie w obecnym systemie widzisz luki, jakie błędy dostrzegasz w ordynacji wyborczej, które sprawiły, że właśnie chcesz ją na nowo skonstruować. No niestety, ale to właśnie uwarunkowania obecnej ordynacji wyborczej sprawiają, że zarówno posłowie, jak i chętni do kandydowania na stanowisko posła są zmuszeni do wasalstwa i służalczości wobec prezesów partii. Bo to od nich zależy, kto będzie wpisany na listę wyborczą i kto tak naprawdę będzie mógł w ogóle startować w wyborach. Co oprócz tego, że jest po prostu złe i w efekcie prowadzi do wielu patologii, to jest to także bardzo niebezpieczne dla samego stanowienia państwa. Bo jeśli tylko obce służby dysponowałyby hakami na prezesów kilku dużych partii, to tak naprawdę mogą kontrolować całą scenę polityczną. I na przykład szantażować tych prezesów partii, aby ci w imię dyscypliny partyjnej przymuszali własnych posłów do ustanawiania prawa, które jest szkodliwe dla całego państwa i wszystkich obywateli. Pan Kukiz już od lat mówi o patologii obecnej ordynacji wyborczej i ma on to całkowitą rację w tym, że nikt samodzielnie nie może wystartować w wyborach na stanowisko posła. Bo w obecnej ordynacji wyborczej, aby ktoś mógł wziąć w ogóle udział w wyborach, to trzeba stworzyć ogólnokrajowy komitet wyborczy, zebrać dziesiątki tysięcy podpisów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, aby ten komitet w ogóle zarejestrować, wpisać setki kandydatów na listę wyborczą, a następnie przekroczyć 5% próg wyborczy w skali całego kraju, aby w ogóle móc liczyć na jakikolwiek mandat poselski. Aby zrobić to wszystko, to trzeba dysponować co najmniej kilkoma milionami złotych i setkami działaczy w całej Polsce. Więc nikt samodzielnie nie może sobie tak po prostu wystartować w wyborach. W efekcie czego, jeśli ktoś chce kandydować do Sejmu i mieć realną szansę na zdobycie mandatu, no to albo musi być na partyjnej liście wyborczej, albo nie ma go wcale. Były już takie przypadki, że osoby kandydujące na posła, nie chcąc startować z partyjnej listy wyborczej, startowali z jakiegoś mniejszego komitetu wyborcze, wyborczego, któremu udało się spełnić te wszystkie wymogi i zarejestrować komitet wyborczy. I na przykład. Poszczególni kandydaci jednostkowo osiągali bardzo imponujący wynik rzędu kilkudziesięciu tysięcy głosów poparcia w swoim okręgu. Ale mandat poselski i tak dostawał ktoś, kto uzyskał ledwo powyżej dwóch tysięcy głosów. A wszystko to dzięki temu, że kandydował właśnie z partyjnej listy wyborczej, która przekroczyła ten pięcioprocentowy próg wyborczy. O tym właśnie decyduje metoda Donta i podejrzewam, że ponad 90% osób uczestniczących w wyborach. Nie mam o tym pojęcia, jak ona działa i jak za jej pomocą są przyznawane mandaty poselskie. Więc chciałbym zostawić tu, widząc, pytanie pod rozwagę. Kto według Państwa bardziej zasługuje na to, aby reprezentować wolę wyborców z danego okręgu? Ktoś lokalnie poważany, kto startuje z komitetu wyborczego niezależnego od dużych partii politycznych, ale uzyskał na przykład 80 tysięcy głosów poparcia, czy może jakiś partyjny klakier, który tych głosów uzyskał 2 tysiące? Co według państwa jest bardziej sprawiedliwe? Co jest bardziej demokratyczne? Jeśli ktoś już zrozumie, jak działa obecna ordynacja wyborcza, to nie trudno też dojść do wniosku, że są to systemowe zasieki, które nie pozwolą wejść do polityki nikomu niekontrolowanemu przez duże partie polityczne. I z tego też powodu od 30 lat widzimy te same osoby w sejmie. Ta ordynacja wyborcza jest tak zaprojektowana, aby premiować biernych, miernych, ale wiernych dyscyplinie partyjnej. Więc jak obywatele mogą liczyć na to, że później taki poseł będzie dbał o interes wyborców z jego okręgu, skoro o uzyskaniu mandatu poselskiego decyduje tak naprawdę poziom wasalstwa wobec prezesa partii, a nie praca społeczna na rzecz mieszkańców w danym okręgu wyborczym i lojalność kandydującego wobec swoich własnych wyborców? Ordynacja wyborcza w moim projekcie, demokracja pryncypialna, nazywa się wymierną ordynacją wyborczą. I same okręgi wyborcze mogłyby pozostać takie same, jak są obecnie. Ale ilość mandatów, jaka przypadałaby na dany okręg, zależałaby już od frekwencji obywateli w wyborach parlamentarnych. Więc im więcej obywateli wziąłby udział w wyborach, tym więcej przypadałoby temu okręgowi mandatów. To spowodowałoby, że kandydującym bardzo by zależało, aby głosujących w ich okręgu było jak najwięcej. I to niezależnie od tego, na kogo ci wyborcy mieliby oddać swój głos. Bo dzięki temu wzrosłaby liczba mandatów przypadających na ten okręg i kandydujący mieliby większą szansę, aby uzyskać mandat. W efekcie czego wykrowałoby to jedność lokalną i rywalizację pomiędzy okręgami o mandaty, co z kolei powinno naturalnie wytworzyć sytuację, że byłaby promowana dużo większa aktywność społeczeństwa w życiu politycznym, a posłowie byliby bardziej wierni swoim lokalnym wyborcom, niż jakiemukolwiek prezesowi partii. Przez to wszystko frekwencja obywateli w wyborach wzrosłaby diametralnie, co sprawiłoby też, że w Sejmie zasiedliby ludzie, którzy faktycznie reprezentują interes większości obywateli. Tak funkcjonująca ordynacja wyborcza sprawiłaby, że obywatele mogliby wybrać najlepszych spośród siebie na funkcję reprezentanta i posłańca ich woli w Sejmie. A ci, którzy w byciu politykiem widzą władzę, a nie służbę społeczną, szybko zostaliby zastąpieni przez ludzi wartościowych i godnych sprawowania tej funkcji. Jeśli chodzi o listy wyborcze, to w demokracji pryncypialnej istnieje tylko jedna wspólna lista wyborcza. A kandydować może każdy, kto uzyska poparcie jakiegokolwiek istniejącego stowarzyszenia. Ale także osoba chcąca kandydować może zarejestrować swoje własne stowarzyszenie i w ten sposób uzyskać prawo do kandydowania. Odbywa się to tak, że najpierw są przeprowadzane prawybory w okręgach, aby zawęzić listę kandydujących do osób o największym poparciu społecznym. I to wszystko dzieje się w ramach Cyfrowej aplikacji demokratycznej, na której to chętni do kandydowania poprzez pracę społeczną dla swojego regionu mogliby dać się poznać obywatelom ze swojego własnego okręgu. Okres prawyborczy trwa trzy miesiące i po tym czasie zostaje opublikowana lista wyborcza składająca się ze 100 osób o największym poparciu społecznym w danym okręgu. I dopiero wtedy rozpoczyna się właściwy okres wyborczy. Takie prawybory spowodowałoby, że oddolnie sami byśmy wybrali najlepszych spośród nas, którzy mieliby później reprezentować interes wyborców tego okręgu w Sejmie. I tutaj chciałbym jeszcze dodać, że przy użyciu takiej cyfrowej aplikacji demokratycznej, bez jakiejkolwiek zmiany ustroju, dałoby się wykorzystać wszystkie patologie obecnej ordynacji wyborczej na korzyść obywateli i ograć ten system na jego własnych zasadach. Gdybyśmy tylko mieli taką cyfrową aplikację demokratyczną, to wystarczyłoby w jej ramach stworzyć jeden ogólnokrajowy komitet wyborczy i pozwolić każdemu chętnemu do kandydowania na niezależny start. Jakby to wyszło, to już wszystko zależałoby od nas samych, ale dzięki takiej aplikacji obywatele mieliby chociaż szansę w starciu z tymi partyjnymi kastami. Przy okazji ordynacji wyborczej, ale tak naprawdę nie tylko przy okazji opowieści o całym ustroju, o demokracji pryncypialnej pojawiło się wiele narzędzi demokracji bezpośredniej. One są bardzo cenne, myślę, że dla obywateli, dla obywatelek, też staramy się je promować i o nich opowiadać na kanale lub bezpośrednio, bo tak naprawdę demokracji bezpośredniej dotyczy. Ten projekt. Jednak, jakbyś mógł jakoś podsumować, czy jeszcze dodać i opowiedzieć o innych mechanizmach demokracji bezpośredniej? Część z nich w Twoim projekcie demokracji pryncypialnej byłaby zmodyfikowana względem tego, co znamy, na przykład referendum obywatelskie. Jak wygląda bezpośredniość w demokracji pryncypialnej? Moim zdaniem, nie powinniśmy pojmować zagadnienia demokracji bezpośredniej jako Żadnych polityków i całkowite rządy ludu. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że totalna demokracja bezpośrednia w każdym aspekcie zarządzania państwem, no nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Politycy i urzędnicy w prozie administracyjnej są nam potrzebni, bo jest cała masa nudnych i bieżących spraw, którymi trzeba się zająć, aby państwo mogło sprawnie funkcjonować. To, co Najważniejsze to obywatele muszą być wyposażeni w narzędzia, które spowodują, że będą mogli oni sprawować bezpośredni nadzór i kontrolę nad politykami i decyzjami, które są przez nich podejmowane, aby w sytuacjach ważnych obywatele mogli zareagować i zdyscyplinować polityków w odpowiedni sposób. W demokracji pryncypialnej bezpośrednia kontrola obywateli odbywa się na kilku poziomach. W zwykłym trybie tworzenia nowych praw występuje synergiczna współpraca pomiędzy politykami i obywatelami. Gdzie to obywatele na co dzień mogą wpływać na hierarchię pryncypiów, na podstawie której później są tworzone projekty ustaw. Ale jeśli na przykład byłaby w semie procedowana kwestia, która bardzo wzburza obywateli, to jeśli w obywatelskich konsultacjach pryncypialnych frekwencja obywateli przekroczyłaby próg 50% poparcia politycznego głosujących posłów, to taki przewód ustawodawczy byłby przekierowany do procedowania w trybie obywatelskim, gdzie to obywatele mają największy wpływ na kształt tworzonego projektu ustawy. Obywatele mogą również zawetować decyzję posłów o odrzuceniu projektu ustawy, i również to by sprawiło, że taki przewód ustawodawczy byłby procedowany w trybie obywatelskim. A jeśli posłowie, przez wstrzymanie się od głosu i spowodowanie braku kworum sejmowego, chcieliby doprowadzić do zablokowania dalszego procedowania projektu ustawy, to automatycznie taki przewód ustawodawczy byłby przekierowany do procedowania w trybie obywatelskim. Więc sposób ustanawiania prawa w demokracji pryncypialnej, Umożliwia obywatelom ingerencję na każdym odcinku, ale także uniemożliwia politykom blokowanie tworzenia ustaw wbrew woli większości obywateli. Oczywiście, obywatele mogliby również zawetować i poddać pod referendum obywatelskie, podpisane przez Princepsa ustawy, więc obywatele zawsze mogą mieć ostatnie zdanie przy jakichkolwiek ustanawianych nam prawach. A jedyne co do tego jest konieczne to wola obywateli. W trybie obywatelskim, oprócz tego, że są procedowane inicjatywy ustawodawcze przeniesione z trybu zwykłego, to także są procedowane inicjatywy o szerokim poparciu społecznym stworzone przez obywateli, jak i różne stowarzyszenia obywatelskie. Więc wszelkie ważne dla obywateli sprawy będą mogły doczekać się swojej realizacji w Sejmie. Procedowane w trybie obywatelskim inicjatywy ustawodawcze są dopracowywane przez samych obywateli. Dzięki czemu ich demokratyczna wola może być dobrze odzwierciedlona w pryncypiach, na podstawie których Trybunał Koronny następnie stworzy projekt ustawy. W ten sposób obywatele mogą wspólnie zadecydować, jak chcą, aby było w naszym kraju. Więc cały proces wytwarzania nowych praw w trybie obywatelskim jest pod ścisłą kontrolą obywateli. I posłowie, senatorzy czy princeps nie mogą tego ani zablokować, ani odrzucić. Jednakże jest tu zastosowany pewien bezpiecznik systemowy, aby obywatele sami sobie nie mogli zrobić krzywdy przez głosowanie na nieodpowiedzialne populizmy. I na przykład posłowie, Senat i Princeps mogą sami przekazać procedowaną inicjatywę ustawodawczą pod referendum obywatelskie. Wola obywateli i tak byłaby ostatecznie najważniejsza, ale jeśli politycy widzieliby jakieś niebezpieczeństwo w związku z procedowaną ustawą, to za pomocą przekazania jej pod referendum obywatelskie mogliby opóźnić wprowadzenie takiej ustawy w życie, dając obywatelom szansę na dogłębniejsze przemyślenie danej kwestii. Dzięki temu, że za pomocą trybu obywatelskiego są szczegółowo opracowywane wszelkie ważne kwestie dla obywateli, gdzie mogą oni zadecydować, co i w jaki sposób dokładnie chcą, to zmienia się również cel i forma organizacji samego referendum obywatelskiego. Bo w demokracji pryncypialnej nie służy ono tylko jako sondaż, a jako ostateczne głosowanie i podjęcie decyzji przez obywateli o przyjęciu pełnego projektu ustawy bądź jego odrzuceniu. Więc nie ma sytuacji, że referendum jest tylko jakąś szopką, gdzie pytania referendalne mogą być tak ułożone, że politycy i tak będą mogli z tym zrobić, co tylko sami chcą. Tu warto przypomnieć referendum obywatelskie organizowane przez prezydenta Komorowskiego w 2015 roku. Gdzie jedno z pytań brzmiało, czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Przecież z takiego pytania nic konkretnego nie wynika. I nawet jeśli obywatele odpowiedzieliby w 100%, że nie, że nie chcą, aby partie polityczne były finansowane z budżetu państwa, no to nie ma tu podanego żadnego innego rozwiązania, które mogłoby obowiązywać w zamian. Bo my, w odpowiedzi na takie pytanie referendalne, stwierdziliśmy jedynie, że chcemy, aby było inaczej niż jest obecnie. Wskutek czego politycy mogliby sobie wprowadzić taki zapis, że partie polityczne mogą być sponsorowane przez korporacje i szeroko pojęty biznes. Więc to, co obecnie nazywamy korupcją, mogłoby się stać zalegalizowanym sponsoringiem politycznym. W demokracji pryncypialnej referenda obywatelskie na poziomie lokalnym są rozstrzygane zwykłą większością głosów obywateli. Natomiast referenda na poziomie ogólnokrajowym, są procedowane w trybie referendalnym. Jest to już zupełnie inaczej skonstruowane niż to, co do tej pory znamy. Przede wszystkim tryb referendalny odbywa się regularnie co 6 miesięcy, a głosowanie jest przeprowadzane elektronicznie przy użyciu cyfrowej aplikacji demokratycznej i trwa 1 miesiąc. W trybie referendalnym obywatele głosują nad przewodami ustawodawczymi, które zostały przeniesione pod głosowanie referendalne, ale także princeps może z własnej inicjatywy dodać swoje pytania do referendum. Dla princepsa i obywateli tryb referendalny jest wspólną płaszczyzną, za pomocą której princeps jako głowa państwa może współrządzić i współdecydować razem z obywatelami. A przez to, że w demokracji pryncypialnej nie istnieje próg referendalny i obywatele mogą drogą referendum zadecydować dosłownie o wszystkim, to jest tu również zastosowany pewien bezpiecznik systemowy, zależny od princepsa. Bo trzeba brać pod uwagę, że pod ogólnokrajowe referendum obywatelskie może trafić projekt ustawy, który według obywateli byłby dla nas dobry, ale mogłoby się okazać, że niesie on za sobą pewne niebezpieczeństwa, o których możemy nie wiedzieć, ze względu na to, że informacje na ten temat mogą pochodzić np. z danych wywiadowczych i samo ich upublicznienie mogłoby sprowadzić zagrożenie dla naszego państwa. Więc princeps, który takie informacje posiada, ma prawo do zaingerowania w referendum obywatelskie. Oczywiście nie musi tego robić i może pozostawić wynik referendum całkowicie woli obywateli, ale gdyby uznał to za konieczne, to może wystąpić do obywateli ze swoją rekomendacją, aby poinformować ich o zagrożeniach wynikających z danej ustawy dla państwa polskiego. A także może oddać swój głos w referendum. I waga jego głosu jest warta tyle, co 33% z frekwencji głosujących obywateli w danym referendum. Więc dopóki obywatele w zdecydowanej większości nie opowiedzą się jednoznacznie za którąś z opcji w pytaniu referendalnym na poziomie 67% głosujących, to PRINCEPS może wpłynąć na wynik tego referendum. Jeśli natomiast obywatele będą zgodni w 67% za którymś wariantem odpowiedzi na pytanie referendalne, to Princeps nie może zrobić nic innego, jak tylko zastosować się do woli obywateli. Ten ustrój daje sporą władzę Princepsowi, ale jest ona całkowicie zależna od obywateli, i tak jak każdy inny polityk, może on zostać odwołany ze swojego stanowiska w dowolnej chwili. Więc jeśli princeps chciałby już ingerować w referendum obywatelskie, to będzie on musiał mieć bardzo dobry powód do tego, i jeszcze odpowiednio to wytłumaczyć. Bo inaczej bardzo szybko, łatwo i sprawnie obywatele będą mogli zrobić z nim porządek. Podsumowując: za pomocą demokracji pryncypialnej cały proces wytwarzania prawa jest pod stałym nadzorem i kontrolą obywateli, co umożliwia zmodyfikowanie wszelkich rozwiązań systemowych wedle dokładnej woli obywateli. Więc, niezależnie od uwarunkowań politycznych czy przyszłych epok w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, jest to ustrój, który może ewoluować i dostosowywać się wedle zaistniałych potrzeb. Obywatele przy tym są zabezpieczeni przed uzurpatorami władzy i jeśli zaistnieje taka konieczność, to w każdej chwili mogą dowolnego polityka odwołać. Również bez potrzeby organizowania jakichkolwiek demonstracji, przewrotów czy powstań, obywatele mogą wprowadzać zmiany, które nie są w interesie samych polityków, jak na przykład zmienić uposażenie poselskie czy ilość samych posłów w Sejmie. Demokracja pryncypialna służy przede wszystkim obywatelom i dzięki niej żadne grupy interesu globalnego korpo-kompleksu nie mogą sobie tak po prostu wprowadzać jakichkolwiek swoich ładów czy porządków ponad naszymi głowami. I ostatnim zdaniem tylko dodam, aby coś tutaj podkreślić dla widzów. Mianowicie zwróćcie na to Państwo uwagę, że od wieków Głównym rdzeniem panujących systemów politycznych jest kontrolowanie i zarządzanie ludźmi i czym odnawialnym surowcem naturalnym. Musimy także mieć to uświadomione, że stanowiska władzy mają to do siebie, że przyciągają najgorszych i deprawują najlepszych. Taka po prostu jest natura władzy. Dlatego, aby to trwale naprawić, to receptą nie jest wymiana samych polityków, ale przede wszystkim wymiana systemu politycznego, który to umożliwia. Mam wrażenie, że każde inne spojrzenie na demokrację jest bardzo istotne ze względu na to, że w jakiś sposób jest to w stanie ożywić dyskurs publiczny, dyskurs polityczny, że jesteśmy w stanie spojrzeć tak naprawdę na to, jak w tym momencie zarządzana jest Polska no i wprowadzać jakieś korekty. Także to, Danielu, jeszcze raz dziękuję za gościnę na kanale. Lub bezpośrednio, bardzo mi było, było usłyszeć o innym sposobie myślenia o kraju. A Was, a Państwa, jeśli jesteście zainteresowani demokracją pryncypialną, no to zapraszam nie tylko na stronę demokracjapryncypialna.org, gdzie jest dostępny tak naprawdę ten cały projekt Daniela, ale chyba przede wszystkim też do zadawania pytań w komentarzach bo tam może się wywiązać nie tylko życzła dyskusja, ale jeśli jakieś wątki Was będą interesować, jeśli będziecie zaciekawieni poruszaniem trochę innych tematów wokół demokracji pryncypialnej, no to my jesteśmy też tutaj gotowi z Danielem i z ekipą lub bezpośrednio nagrać kolejną taką rozmowę i uzupełnić tę dyskusję o demokracji pryncypialnej, no po też wiem, że trudno przedstawić inne podejście do systemu, inne podejście do ustroju w jednej rozmowie. No i to chyba już na koniec tyle. A jeśli chcecie być bliżej, to taki tradycyjny apel z opowieściami o demokracji bezpośredniej, no to koniecznie subskrybujcie kanał lub bezpośrednio. Do zobaczenia i jeszcze raz dziękuję. Cześć.